Był sobie kiedyś dzień, jak co dzień. Jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali, wakacje planowali, kawę popijali i przyszedł potop. Przyszedł potop i zmiótł wszystkich. Potop zmiótł wszystkich, oprócz Noego. W Biblii jest napisane, że potop zmiótł, czyli Bóg zmiótł ludzkość. Bóg zmiótł ludzkość. Przetrwał tylko Noe i jego rodzina, dlatego że Bóg powiedział, że on jest sprawiedliwy przed nim. Noe był sprawiedliwy przed Bogiem, dlatego nie zginął. Zaufał Bogu. W jego słowo zbudował arkę i ocalał. I Bóg powiedział, że po raz drugi nie zniszczy ziemi w taki sposób. Nie zniszczy człowieka, nie ześle potopu. Ale będzie inaczej. Dlatego, że żeby ciebie uratować, to Bóg zesłał Jezusa Chrystusa na ziemię. Bóg zesłał Jezusa Chrystusa na ziemię, żebyś nie został zmieciony przez potop. Bóg zesłał Jezusa Chrystusa, żebyś nie został zmieciony przez potop. Myślisz sobie, dlaczego miałbyś być zmieciony? Dlaczego miałbyś umrzeć? Dlatego, że Słowo Boże mówi, że każdy człowiek zgrzeszył. Każdy człowiek zgrzeszył i brak im chwały. Każdy zgrzeszył na swój sposób. Cichy albo głośny zgrzeszył. Każdy człowiek zgrzeszył. A Jezus przyszedł jako ratunek na ten świat. On przyszedł zbawić każdego człowieka. On przyszedł zbawić każdego człowieka przez to, że wziął na siebie twój grzech. Wziął na siebie ciężar twojego grzechu i przybił go do krzyża. Dał się przybić. Z powodu twoich grzechów Jezus Chrystus umarł 2000 lat temu na krzyżu. I to jest ratunek, to jest arka, to jest dla ciebie koło ratunkowe. Nie ma żadnego innego ratunku dla ciebie poza nim, poza Jezusem Chrystusem. Więc jeżeli się nie pojednasz z Bogiem, to umrzesz. To umrzesz, jeżeli się nie pojednasz z Jezusem Chrystusem. I to jest prawda. A ja dzisiaj dla ciebie jestem ratunkiem. Dzisiaj jestem dla ciebie drogowskazem. Dzisiaj jestem dla ciebie drzwiami, przez które możesz wejść do nieba. Dzisiaj jest dla ciebie dzień zbawienia, dlatego że Królestwo Boże przybliżyło się. Dlatego że ja dzisiaj tutaj, wypełniona Duchem Świętym, stoję przed tobą i mówię ci: pojednaj się z Bogiem. Pojednaj się. Prostymi słowami powiedz: zapraszam ciebie do mojego życia. Zapraszam ciebie do mojego życia, Jezu. Zapraszam ciebie. Zapraszam ciebie. Jeśli go zaprosisz, to on do ciebie przyjdzie. On ci się objawi jako Pan Panów, jako Król Królów, jako ratunek do twojego życia. Jezus Chrystus jest dla ciebie odpowiedzią na każdy problem, na twoją chorobę, na twoją niemoc, na wszystko, czego doświadczasz przykrego w tym życiu. On jest dla ciebie odpowiedzią. Co dalej? Co z twoim życiem? Co z twoją przyszłością? Jezus jest odpowiedzią. Jezus jest ratunkiem dla ludzkości. Jezus jest ratunkiem dla ludzkości. Ja nazywam się Aneta Kisiel i wiele lat temu narodziłam się na nowo. Dlatego, że zawołałam do Boga. Zawołałam do Niego z głębi serca, bo chciałam, żeby mnie uratował. I tak naprawdę nie spodziewałam się odpowiedzi. Nie spodziewałam się, że Bóg się mną tak naprawdę interesuje. Bardziej myślałam, że Bóg oczekuje, żebym coś dla Niego dobrego zrobiła. Ale właśnie to jest nieprawda. Taką rzecz wpoiła mi religia do głowy, że muszę zasłużyć na Bożą miłość, że muszę się bardzo starać, żeby wejść do nieba, żeby być bez grzechu. Chociaż po ludzku to jest niemożliwe. Tak mi się wydawało. Ale kiedy zawołałam do Jezusa, to On mi się objawił. I ja dzisiaj poznałam Boga.
poznałam Boga, nie enigmatycznego, ale poznałam Boga w osobie Jezusa Chrystusa. Poznałam żywego Boga w osobie Jezusa Chrystusa. I kiedyś On przyjdzie, Jezus przyjdzie na tą ziemię. Jezus nie przyjdzie jako już baranek ofiarny za Twój grzech, ale Jezus przyjdzie jako Król Królów i Pan Panów. Jezus przyjdzie i On Ci przypomni te słowa, które teraz słyszysz. Teraz może sobie gdzieś tam pędzisz, nie wiem, śpieszysz się może, ale chcę, żebyś dzisiaj wspomniał na te słowa. Wspomnij na te słowa, które dzisiaj słyszysz. Co stanie się z Tobą po śmierci? Co stanie się z Tobą, kiedy umrzesz? Bo wiesz, ten dzień nadejdzie. Twój bliski odejdzie, Twój przyjaciel odejdzie. Każdy kiedyś zakończy ten etap swojego życia na ziemi. Potem się zacznie wieczność. Gdzie będziesz Ty? Gdzie spędzisz swoją wieczność? Zastanów się, gdzie spędzisz swoją wieczność. Gdzie spędzisz? Czy będziesz pojednany, zjednoczony z Bogiem? Czy będziesz potępiony na wieki? Może sobie wydajesz, myślisz, że piekło to taka historyjka. To ja Ci powiem, że czyściec to też taka historyjka. Ale Jezus to prawda. Jezus to droga, prawda i życie. Chcę, żebyś oddał dzisiaj życie Jezusowi. Chcę, żebyś nie był wolnym elektronem na tej ziemi. Chcę, żebyś oddał Mu swoje życie. Chcę, żebyś był pewny swojego zbawienia, że kiedy umrzesz, to będziesz w niebie, że kiedy umrzesz, to On Ciebie przyjmie w swoje ramiona. Poznasz Boga jako swojego Ojca, dlatego że przyjmiesz Jezusa Chrystusa. Nie ma innej możliwości, przyjaciele, żeby pojednać się z żywym Bogiem, bo Boga nikt nigdy nie widział. Ale On dał się poznać w osobie Jezusa Chrystusa. On dał się dotknąć. On dał się dotknąć. On dał się poznać. Bóg nie jest Bogiem enigmatycznym. Bóg nie jest Bogiem w chmurach. Bóg nie jest na krzyżu. Bóg nie jest bozią. Bóg nie jest medalikiem. I Bóg nie jest na jakimś obrazku. On jest żywy. Bóg wstał z martwych. To jest jedyny Bóg, który złożył swoje życie w ofierze za człowieka. Nie ma innego Boga. Żaden Budda, żaden Kryszna, żaden inny pajac nie umarł za Ciebie. Tylko Jezus za Ciebie umarł. Tylko Jezus położył swoje życie. Jestem dla Ciebie dzisiaj ratunkiem. Jestem dla Ciebie dzisiaj ratunkiem. Mogę Ci powiedzieć, jak się pojednać z Bogiem. Mogę Ciebie przyprowadzić do tego żywego Boga. Przyjrzyj mi się. Czy ja wyglądam jak zakonnica? Ja kiedyś myślałam, że człowiek, który zna Boga, który jest święty, to jest właśnie taką zakonnicą w sutannie. Ale ja nie jestem zakonnicą, nie mam takich planów. Cieszę się życiem, bo znam Jezusa, bo poznałam żywego Jezusa. Nie marionetkę, nie religię, nie tradycję, nie żadne inne coś tam, ale poznałam Jezusa. Jestem normalnym człowiekiem, ale po mojej śmierci ja pójdę do nieba, dlatego że jestem wypełniona Jego Świętym Duchem, dlatego że stałam się nowym człowiekiem, jestem z Nim zjednoczona i Bóg zna swoich ludzi, Bóg zna swoje dzieci. On wie, kto do Niego należy. On wie, kto przyjął Jezusa Chrystusa. I kiedy Jezus przyjdzie na tą ziemię, to On przyjdzie po swoich ludzi. On zabierze swój Kościół. Tak się właśnie nazywają ludzie narodzeni na nowo z Bożego Ducha. Kościół to ludzie wypełnieni Jego Duchem Świętym. Kościół to rodzina. To ktoś, kto zjednoczył się z żywym Bogiem, z żywym Jezusem Chrystusem i stał się Jego dzieckiem. Jeśli ktoś Ci kiedyś powiedział, że jesteś dzieckiem Bożym, to Cię okłamał, bo dzieckiem Bożym jesteś wtedy, kiedy się narodzisz naprawdę z Jego Ducha. Tylko wtedy jesteś dzieckiem Bożym, tylko wtedy podobasz się Bogu, dlatego że tylko Jego krew potrafi zmyć z Ciebie grzech. Tylko Jego krew usprawiedliwia, tylko Jego krew daje życie. Taki jest Jezus, taki jest Bóg. Jezus umarł za Ciebie na krzyżu 2000 lat temu.
Możesz w to uwierzyć, a możesz to odrzucić. Ja chcę, żebyś uwierzył w Jego śmierć i zmartwychwstanie. I chcę, żebyś dzisiaj do Niego powiedział. Chcę, żebyś powiedział do Niego, że Go potrzebujesz, że potrzebujesz Go. Jeśli masz religii dość, to zawołaj do Jezusa. On Ciebie nie zawiedzie, bo Jezus to nie religia. Jezus to nie Kryszna, Jezus to nie Budda. Dzisiaj reprezentuje Ci żywego Boga, żywego Jezusa Chrystusa. Uwierz w Niego. Uwierz w Niego, a będziesz zbawiony. Uwierz w Niego, a będziesz zbawiony. Jeśli jest tutaj jakiś człowiek, który chce się pojednać z Bogiem, to podejdź do mnie. Pomodlę się o Ciebie. Jeśli jest tutaj jakaś osoba chora, to podejdź, uzdrowię Cię. Jeśli potrzebujesz porozmawiać, to podejdź. Podejdź do mnie. Przyjaciele, nazywamy się Kościół Mocy. I co tydzień głosimy Wam tutaj Ewangelię. To jest dobra nowina o zbawieniu. Każdy, który uwierzy, każdy, który ją przyjmie, będzie zbawiony. Jako Kościół w niedzielę pod kolumną Zygmunta będziemy mieć nabożeństwo. Jeśli jesteś ciekawy, jak to wygląda, chcesz nas poznać, to przyjdź w niedzielę na godzinę 13 pod kolumnę Zygmunta w Warszawie. Przyjdź. Jeśli potrzebujesz uzdrowienia, to przyjdź. 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 Bóg czeka na Ciebie. Bóg jest drzwiami. Bóg jest drzwiami. Jezus jest drogą. I On powiedział, że każdy, który do Niego przyjdzie, On go nie odrzuci precz. Bóg Ciebie nie odrzuci. Nieważne, jakie masz życie. Nieważne, czy uważasz, że jesteś sprawiedliwy, czy grzeszny. Jezus jest drzwiami, przez które możesz wejść. I każdy, który pragnie, niech przyjdzie. Jeśli pragniesz, to przyjdź. Przyjdź, a będziesz zbawiony. Przyjdź, a będziesz uzdrowiony. Przyjdź. Przyjdź pojednać się z Bogiem żywym. Przyjdź. Podejdź do mnie, jeśli potrzebujesz pojednać się z Jezusem Chrystusem. Nie mówię Ci o Bogu w chmurach, ale mówię Ci o Bogu, którego poznałam. O Bogu, który jest osobą. O Bogu, który ma imię. O Bogu, który poniósł ciężar Twoich win na krzyżu. Jeśli potrzebujesz się pojednać z żywym Bogiem, to przyjdź. Podejdź do mnie teraz. Albo przyjdź pod złote tarasy. Amen.